Młodzi Polacy jeszcze bardziej polubili mundur, bez względu na płeć i wiek. W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości widać to na przykład w szkołach. W tej, w miejscowości Miejsce Piastowe, jest aż 9 klas mundurowych. Złożenie przysięgi na sztandar było dla 200 uczniów prawdziwym świętem. Nie szczędzić sił, niosąc pomoc innym. Obrona kraju, patriotyzm to jest jednak, to jest to, jakaś wartość też w życiu. Honor, ojczyzna. Monika Pyrcz ma 17 lat. Strzelania uczy się 2 razy w tygodniu w szkolnej strzelnicy. Liceum w Dynowie postanowiło ją zbudować w byłej sali gimnastycznej, żeby uczniowie z nowej klasy mundurowej mieli gdzie trenować. Doskonalą się w strzelaniu z broni długiej i krótkiej. Mówią, że mogą się tu nauczyć dyscypliny i koncentracji. Zależy od przygotowania, bo czasami uda się trafić, jak się dobrze wymierzy, a czasami po prostu można się zestresować i się po prostu nie trafi. Kobiety zapisują się też do nowej formacji sił zbrojnych w Polsce, czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. Może w nich służyć każdy polski obywatel pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Wojsko gwarantuje mu mundur, szkolenia raz w miesiącu i niewielką gratyfikację finansową. Około 120 euro miesięcznie. Ale ci, którzy tu przychodzą, twierdzą, że to nie dodatkowe pieniądze są motywacją. Motywacją do służby wojskowej było praktycznie spełnienie z dzieciństwa. Zawsze chciałem być żołnierzem, lecz po szkole zacząłem pracę, jakoś tak życie zawodowe, życie prywatne, rodzina, ale teraz mogłem się zmotywować i wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, o czym marzyłem naprawdę całe życie. Wojsko Obrony Terytorialnej też mają obowiązkowe ćwiczenia ze strzelania. To już nie broń na śruty, ale celowanie karabinem z prawdziwymi nabojami. I to z odległości 100 metrów. Jestem zdziwiona, że dobrze mi idzie w strzelaniu, że odkryłam nawet swoje powołanie. Uwielbiam to, wręcz kocham. Wojska Obrony Terytorialnej to formacja, która w czasie pokoju ma służyć społeczności lokalnej. Na przykład pomagać w sytuacjach kryzysowych, powodziach, pożarach, klęskach żywiołowych. Szkolenia przewidują zdobycie umiejętności przewidywania, planowania, organizowania i działania pod wpływem stresu. Tutaj mamy prawników, mamy lekarzy, mamy naprawdę techniczne wykształcenia. To są ludzie, którzy naprawdę mogą się w sytuacjach takich kryzysowych tutaj w swoim regionie przydać, bo my ich możemy po prostu wykorzystać, nie? I oni będą tam pierwsi. W tym oddziale nikt nie ma wątpliwości, że ważne jest także przygotowanie na wypadek konfliktu zbrojnego. Za wschodnią granicą Polski na Ukrainie toczy się przecież prawdziwa wojna. Nigdy nie wiadomo, czy nie powtórzą się zdarzenia, które ci młodzi Polacy znają nie tylko z lekcji historii. Warto chociaż dlatego, żeby się przeszkolić, bo wiadomo, to jest coś, czego już nikt nam nie zabierał. To jest przeszkolenie, które no, daje nam po prostu jakieś doświadczenie, które zawsze gdzieś z pamięci zostanie. Nauczyciel strzelania w szkole średniej podkreśla, że spokój na strzelnicy jest najważniejszy. Do wszystkiego trzeba się dobrze przygotować i czekać na odpowiedni moment. Trudno by było powiedzieć, że już są na wysokim poziomie. Na tym etapie, jakim są, to tą szkolną ocenę, jeżeli już musiałbym wystawić, to byłaby na pewno ocena dobra. Przede wszystkim chęci i przede wszystkim zaangażowanie. To jest na razie najważniejsze. W 2017 roku do Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce wstąpiło 7 tysięcy osób. Najwięcej w regionie Podkarpacie. Ponad 35% ma wyższe wykształcenie. Socjologowie podkreślają, że taki rodzaj aktywności wojskowej, monitorowanej i wspieranej przez państwo, jest znacznie lepszy niż dryfowanie młodych w kierunku nieformalnych ruchów ideologicznych. W intencji państwa powinno być to, by to, co robi młodzież, było pod kontrolą tych, którzy są powołani do tego. A więc no, z jednej strony służby, z drugiej strony wychowawcy, tak by te młode umysły szły w tym kierunku, który jest kierunkiem propaństwowym, a nie proideologicznym. Kasia z koleżanką są zadowolone. Strzelanie poszło dobrze, a z takim wynikiem nawet wojskowy plecak wydaje się lżejszy. Kolejne szkolenie za miesiąc. Bardzo prawdopodobne, że w tej brygadzie młodych ludzi w mundurach będzie jeszcze więcej.